Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Icewind Dale. Ja jestem Lius Vandelf i jak zwykle będę waszym gospodarzem. Poprzedni odcinek zakończyliśmy przed wejściami, dwoma wejściami do kolejnego poziomu. Mamy do dyspozycji windę i schody. Powiedziałem, że podejmę decyzję w tym odcinku, którą drogą pójdziemy. I stwierdziłem, że pojadę windą, bo jestem leniem śmierdzącym i nie chcę mi się po schodach łazić. Aha. Dobra. Zdarta dusza. Gdzie jest ten rzucający z zaklęcia cwaniak? Gdzie on jest? To tylko ty. Dobra, no to... Co? No! To wszystko? Ty, ale mocno przyjdzie. Stoję w gotowości. Możesz na mnie liczyć. Mogę pomóc? A to my jej przykrzyjemy mocniej. Proszę bardzo. Twe życzenie? Do ataku! Jeszcze raz. Kolejna dusza? No. Rozdarta dusza. Tak, zginiesz! Dobra. Na twe rozkazy. Odwrót. Robi się. Dobra. Robi się. I ja proponuję tutaj się przespać, bo... Ewidentnie nie byliśmy przygotowani. Okej, jeszcze raz. Dobra. Zamieniam się w zresetowani. Proszę bardzo. Ciach. Mój miecz jest do twojej... Tak jest! Możesz się nimi zająć. Co? Zrobione. To tak samo, proszę bardzo. Jak mógłbym się przydać? Mógłbyś się bardzo przydać. Oczekuję na twe rozkazy. Dobra, rozwal to. Będzie. Tu jest! Teraz patrzcie! Czeknij, już się robi! I gotowy. Okej.
Tutaj jestem. Dobra. Załatwieni. Już się robi. Idziemy tutaj teraz. Powstrzymamy te... Niech moc rozedrze cię na kawałki. Jestem gotowa, jak zawsze. Rzuć tą kulą ognią tutaj. Jeszcze raz. Zatka dusza śmierci. No? Nie dostaliśmy za nią doświadczenia. No możesz na mnie liczyć. No i tak bywa. Dobra. Zrobię co w mojej mocy. Sprawczyni ma pułapek. Już się robi. Otwieramy. Miecz krótki. Pewnie będzie plus jeden, prawda? Fajna nazwa. Pomniejsza obietnica jakiegoś boga. Pierwszymi mieczami, jakie pojawiły się, były właśnie krótkie miecze. Najprościej biorąc, jest to sztylet o ostrzu tak długim, że nie może być dłużej traktowany jak sztylet. Termin krótki miecz nie istnieje w żadnych klasyfikacjach mieczy. Tutaj oznacza on dwusieczne ostrze o długości około 60 cm. Jego czubek jest zazwyczaj ostry, co sprawia, że doskonale służy do zadawania ran kłutych. Na ostrzu tego miecza widać wyryte magiczne napisy. To jest miecz krótki plus 2, a ty się posługujesz też, tylko że szerokim mieczem. Czy mieczem... Stoję w gotowości. Typu bastard. Dobra, no to co? Dobrze. Bardzo dobrze, mamy już pokonaną próbkę tutaj. Dobra. Sprawdźmy, co jest tutaj. Bo z tego co pamiętam, tu jest ten już poziom, który nas zaprowadzi do... O, shit! Nie ma sprawy. Twe rozkazy. Zaprowadzi nas do... Już się robi. Do miejsca, w którym będziemy mogli pójść różne miejsca w grze. Do usług. Przynajmniej tak pamiętam tą lokację, że tak to wyglądało. To wszystko, na co cię stać? Wow. Weź to... Tak? Tak. Dostałem! Gotowy. Teraz patrzcie. Mój miecz jest do... Rozłupię cię na pół.
Co mam uczynić? Przeknij tylko słowo. Zrobi się. Do twych usług. Dobra, Bigo. Jestem. Go ulecz. O ile zdążysz? Ruszam. No dobra. Arty, już się robi. Jezus. Skoro nie można się tutaj poruszać? Chwila! A to gdzie nas zaprowadzi? Wow! Do całkiem innego pomieszczenia. Zajmę się tym. Dobra, to jeszcze nie tu. W takim razie... Już się robi! Bo ja chciałbym kompleksowo z... ogarnąć tą część. Tak jest! Wieży. Letis. A proszę, kurde. Tego nie pamiętam. Służba wzywa! Dobra. Potrzeby wielu. Kim ty jesteś? Broniłem dłoń Seldarinny do końca i dalej będę to robił. Jestem przeklęty nieżyciem, ale moje zadanie pozostało. Będę strzegł przed zbezczyszczeniem tego, co zostało z dłoni. W takim razie nie będzie między nami kłótni. Nie jest naszym zamiarem wyrządzać dalszych szkód dłoni. Ja to osądzę. Mów otwarcie o waszych zamiarach. Zło pustoszy krainy, szukamy Larella, by pomógł nam odnaleźć jego źródło. Może jednak nie jesteście świętokradcami, jak wcześniej sądziłem. Jeśli to, co mówicie, jest prawdą, moim obowiązkiem jest pomóc wam. Jestem Letis Enariel.
pieśniacz Klingi Seldarin. Letiasie, mówisz o swoich obowiązkach wobec dłoni. Chciałbym wiedzieć, co to znaczy. Niektórzy uważają, że pieśniacze Klingi są najlepszymi wojownikami elfów. Pieśniarzy od najdawniejszych, od małego szkoli się we władaniu bronią, magią i sztuce dyplomacji. Pieśniarze Klingi słowami i czynem strzegą elfich wartości. Kiedy życie kwitło w dłoni Seldarin, moim obowiązkiem było strzec sprawy Seldarin. A gdy nadeszła najczarniejsza godzina, przysiągłem chronić Larella i dłoń do ostatniej kropli krwi. Byłoby hańbą dla naszego ludu, gdyby postąpił inaczej. Przez wiele dni walczyłem ramię w ramię z mymi braćmi i siostrami. Kolejne orki i gobliny padały, gdy Maklinga ze śpiewem przecinała powietrze. Chociaż widziałem tylko kolor krwi moich wrogów, to jednak musieliśmy się cofać. Gdy zrozumieliśmy, że upadek dłoni jest nieunikniony, musieliśmy podjąć się desperackiego zadania. Wieża Sehanin była najcenniejsza. W jej wnętrzu były komnaty, w których tworzyliśmy najwspanialsze bronie i artefakty. Nie mogliśmy pozwolić, by nasza magia wpadła w łapy hordy. Gdyby tak się stało, wszystkie sąsiednie krainy cierpiałyby jeszcze przez długie stulecia po upadku dłoni. Opracowano desperacki plan, by do tego nie dopuścić. Wszystkie artefakty z wieży Sehanin miały uwolnić swoje moce, więc wieża zniszczyłaby się sama. Planowaliśmy jednak ściągnąć wcześniej do Sehanin tak wielu orków i goblinów, jak tylko się da. Do wykonania planu potrzebny był ktoś, by złapić orków i goblinów do wieży. Ktoś, kto rozumiał, że potrzebna jest ofiara. Ktoś, kto musiał umrzeć. Postanowiłem, że to będę ja. Złożę ofiarę. Mój obowiązek był oczywisty. Kiedy nadszedł czas, horda rzuciła się za mną. Biegłem na szczyt. Moi wrogowie szturmowali komnatę na szczycie wieży, a ja po raz ostatni walczyłem mieczem i z wiarą w sercu. Stałem plecami do ściany, a całą komnatę wypełniał skłębiony tłum orków i goblinów. Wtedy usłyszałem wybuch u podstawy wieży i uśmiechnąłem się. Umarłem. Wiedziałem, że umarłem, ale obudziłem się i ujrzałem samego siebie. Nie byłem już elfim pieśniarzem Klingi, ale wypaczonym, nieumarłym potworem. Coś zmieniło moje ciało, ale pozostawiło nietknięty umysł. Więc jestem tutaj, stoję przy szczątkach, które kiedyś były wieżą Sehanin. Może jestem potworem, ale jedno się nie zmieniło. Mój obowiązek wobec samego siebie i dłoni Sehanin, Seldarin. Letiasie, chciałbym, byś mi powiedział, czy wiesz, jak znaleźć Larella?
Niestety od jakiegoś czasu nie widziałem Larella. Wiem, że podczas upadku dłoni zamknął się ze swoimi czarodziejami na szczycie wieży Labelasa. Szukali jakiegoś magicznego sposobu na uratowanie naszego ludu. Ale jak widać, coś poszło bardzo źle. Poszukajcie wejścia do wieży Labelasa. Może tam znajdziecie odpowiedź. Dziękuję, Letwiasie. Powrócę tutaj. No jak widać, mamy tutaj... coś tak kształt rozdzielni. Tutaj jestem. Kilka wejść do wieży. Od 10 lat nic nie korzystał, ale nie naprawił tej windy. Dobra, mamy tutaj tak naprawdę ile? Tych wejść? 1, 2, 3, 4, 5. No, stąd nazwa dłoń. 5 wież, niczym palce wznosi się podstawy, czyli ręki. A naszym zadaniem jest poszukiwanie wieży Labelasa. Aby tego dokonać, będziemy musieli spenetrować te wszystkie tutaj znajdujące się. O! Wszystkie tutaj musimy... miejsca spenetrować. Ale ja myślę, że tutaj zakończymy sobie odcinek. Jeszcze wejdziemy do tego miejsca, zobaczymy. Bo nie pamiętam w sumie, czy oni nie zaatakują, czy nie zaatakują. Nie, to są cieniste elfy, czyli to są nieumarli, którzy... Czyli dobrze mówiłem, cieniste znaczy nie umarły tutaj, w tym przypadku. Z nimi da się pogadać? Chyba się da. Teraz spróbuję zresztą. Stół w zniszczonej izbie. O, zniknęli. Ciekawe. A jak wyjdziemy? Wrócą na swoje miejsca? Chyba nie. W ogóle coś tu ciekawego jest? Nie, same ruiny. No dobra, zwiedzanie sobie tego poziomu dokończymy na tym. Prawdopodobnie do miejsca, z którego uciekliśmy, będziemy musieli wrócić, bo... coś mi się przypomina, że... Jestem. Ojej, a ty co, masz już strzał?
Hello! Nie możesz sobie samą przeładować? Na razie nie potrafisz. Dobra. Tego miejsca sobie jeszcze skąd uciekliśmy, wróćmy na pewno, ktoś mi się tak przypomina. Ale póki co ja byłem Julius Van Delf. To było Icewind Dale. Jeszcze się prześpimy. Aha, nie można tu odpoczywać, no zajebiście. Dobrze. No to w takim razie ja byłem Julius Van Delf, to było Icewind Dale i do następnego, moi drodzy. Na razie.